Pielęgnujemy pamięć o naszej przeszłości, o naszej historii, o tym wszystkim, jaki ogromny wkład każdego z Was wypisanych na tej tablicy był dla sprawy naszej ojczyzny, dla wolności ojczyzny. Przy takich okazjach i szczególnie w takich miejscach zawsze sięgam pamięcią do tego roku, który, można powiedzieć, stał się początkiem i do człowieka, wielkiej postaci, która była tą iskrą, zapaliła nasz naród, nasze społeczeństwo. Mówię o Ojcu Świętym, Świętym Janie Pawle II i pamiętnym dla nas chyba wszystkich jego pamiętnych słowach z Warszawy. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Rok później tego prorocze słowa zaczęły się spełniać. Jak patrzymy na tą tablicę i na nazwiska osób, które tutaj były więzione, za tym murem, to ta lista staje się coraz bardziej, niestety, listą pamięci. Coraz więcej osób odchodzi. Ale tym bardziej jesteśmy my, żyjący, zobowiązani do tego, aby w te dni sierpniowe, ale też i ten dzień pamiętny grudniowy, być tutaj. Bo to nasza pamięć i przenoszenie tej pamięci na kolejne pokolenia jest najlepszą gwarancją, że nigdy nikomu więcej w naszej ojczyźnie nie przyjdzie do głowy tworzyć takich instytucji, później posługując się eufemizmem mówić, że to internowanie, przecież to było zwykłe więzienie, to była najpodlejsza z możliwych represja. Ale też warto o tym przypominać i mówić, i właśnie w takim miejscu, że niestety sprawcy tego dramatu dla całego narodu, bo przecież tysiące więzionych skrytobójczo mordowani, ale też i wypędzeni za granicę bez prawa, jak się wydawało, ówcześnie rządzącym powrotu. Zniszczona, zrujnowana ojczyzna. I za to tak naprawdę nikt nie zapłacił. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego go przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże.